Przechodzimy do kolejnego punktu. Zgodnie z tym, to będzie ulica na Szterachu w Budze IZT. Bardzo poprosił pana przewodniczącego komisji o... Jeszcze jest jedna sprawa. Ale nie, bo mówiłem, że będzie... Dotyczy sprawy AU 02, kreska 4, 67, 30, kropka 2, 638, kropka 2013, EOK. Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy do inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem na działce 461/15 obręb 100 Podróże przy ulicy nad Serafą w Krakowie. Komisja podjęła uchwałę o opinii negatywnej. Uzasadnienie. Okolice te mają zabudowę 100% jednorodzinną i wprowadzenie zabudowy blokowej wielorodzinnej mija się z zasadami dobrego sąsiedztwa. Tak. I to tak, tego typu uchwała. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Może wyjaśnię, że jest to bardzo blisko rzeki Serafy, na widłach rzeki Serafy i starorzeczami rzeki Malinowki. Praktycznie teren zalewowy. W tej chwili jest jeden maleńki domek jednorodzinny na tym terenie, a zaraz przy ulicy Szastera jest 100% zabudowa jednorodzinna. Bardzo blisko autostrady. Jakieś absurdy się dzieją w architekturze naszej. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Może ja, panie Stanisławie, tam by trzeba było wpisać, prawda, bo nie było napisane, że jest teren zalewowy, a to jest dla nas bardzo ważne właśnie. Teren ten jest w uzasadnieniu. Tak, w uzasadnieniu, że to jest dosyć prosto teren zalewowy. Czy ktoś z państwa chciał zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę, do którego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Jednogłośnie. Kto jest przeciw? Jednogłośnie. Przepraszam bardzo. Przechodzimy.